Antoni Cierplikowski. Niesamowity człowiek, artysta, wizjoner, który w pierwszej połowie XX wieku zrobił światową karierę w dziedzinie fryzjerstwa. Można powiedzieć, stworzył podwaliny tego zawodu. Wyznaczał trendy, czesał gwiazdy teatru i kina, koronowane głowy, produkował własną linię kosmetyków i sprzedawał ją na kilku kontynentach. Nasz rodak w młodości wyemigrował do Paryża, gdzie spędził większość swojego życia. Antoine de Paris. Jego salon fryzjerski mieścił się na tej samej ulicy, na której Coco Chanel miała swoje słynne butiki. Pod koniec życia wrócił do rodzinnego Sieradza, gdzie zmarł i przez lata odszedł w niepamięć. Do czasu. O Antoine po raz pierwszy usłyszałam 4 lata temu. Natknęłam się wówczas na biografię autorstwa Marty Orzeszyny zatytułowaną Król fryzjerów, fryzjer królów. Kilka miesięcy później miałam okazję spotkać autorkę w Warszawie w małej galerii na jednym z wieczorów, podczas którego promowała książkę oraz zgromadzone pamiątki po wielkim fryzjerze. Jesienią tego roku możemy podziwiać wystawę imponującej już obecnie kolekcji udostępnionej publicznie przez Muzeum Teatralne w Warszawie. Wystawa towarzyszyła w wydaniu nowej wersji biografii zatytułowanej Antoine de Paris – Polski geniusz światowego fryzjerstwa, która ukazała się nakładem wydawnictwa Remis. Właśnie z tej okazji postanowiłam zadać autorce kilka pytań. Nie było łatwo się spotkać, ale cóż robi technologia? Przed Wami Marta Orzeszyna. Co się działo w życiu Marty Orzeszyny w kontekście Antoana Cierplikowskiego od momentu wydania pierwszej wersji biografii oraz dodatkowo, czym różni się obecne wydanie od wydania poprzedniego? Działo się bardzo wiele, to znaczy ja nie przestaję poszukiwań, nie zaprzestaję poszukiwań na tem, dotyczących Antoana, tym bardziej, że po pierwszej edycji odezwało się do mnie mnóstwo osób, które przekazały mi nowe informacje, które przekazały mi pamiątki, które nakierowały mnie na nowe tropy i po prostu nie mogłam ich porzucić i uznać tego tematu za zamknięty. Ponieważ ta pierwsza książka była chyba dopiero otwarciem, myślę, że nawet ta druga, która jest uzupełniona o wiele tych nowych informacji i przede wszystkim zmieniono jej całą warstwę graficzną oraz wykorzystano w większości właśnie zdjęcia ze zbiorów moich i Adama oraz zdjęcia z kolekcji rodzinnych oraz z kolekcji prywatnych we Francji. To jest na pewno wielki sukces, że udało nam się to zrobić. Ta książka jest po prostu kolejnym krokiem na drodze do poznania pełnej biografii Antoana. Wiele jest jeszcze takich miejsc, gdzie no, kładzie się cień, po prostu trudno dotrzeć do dokładnych informacji, ale krok po kroku, z uporem, i ja, i Adam staramy się odsłaniać te strefy mroku, bo uważam, że jest to postać wyjątkowa. Antoine jest zupełnie magiczną i magnetyczną postacią, od której trudno się jest po prostu tak uwolnić z dnia na dzień. A dla kogoś, kto słyszy o książce pierwszy raz, dlaczego warto po nią sięgnąć? Przede wszystkim zaczęłabym od tego, że jest to jedyny dyktator mody pochodzący z Polski i człowiek, który miał wpływ na modę światową dużo, dużo większy niż Coco Chanel. Może się to wydać dosyć bezczelne twierdzenie z mojej strony, bardzo śmiałe, natomiast ja już blisko 20 lat zajmuję się tematem Antoana. Najpierw robiłam to amatorsko, później profesjonalnie. I dochodzę do wniosków, że jego sława w latach, zwłaszcza międzywojennych, naprawdę przerastała sławę Coco Chanel. To był człowiek, o którym bardzo dużo pisano, o którym kręcono filmy, na podstawie życia którego napisano sztukę filmową, sztukę teatralną. I potem nakręcono 2 filmy, o którym śpiewano piosenki,
któremu poświęcano okładki poczytnych magazynów, który był zapraszany na paryskie salony, który był wspominany przez pisarzy tego formatu, co Scott Fitzgerald czy Ernest Hemingway. Antoine Artysta, rozwiń hasło. Antoine Artysta, tak, to jest temat rzeka. To jest temat, na który mogłabym rozmawiać godzinami. Był kompletnie zafascynowany sztuką i tę fascynację przekazywał w swojej pracy fryzjerskiej. Przyjaźnił się z Ksawerem Dunikowskim, którego był uczniem. Sam rzeźbił i to rzeźbił na tyle udanie, że jego prace były wystawiane na paryskich salonach sztuki. Rzeźbił przez całe życie i wpływ tej fascynacji rzeźbą widać w jego pracy fryzjerskiej. Przyjaźnił się z artystami, poczynając od Modiglianiego i Kisslinga, przez Dunikowskiego, Picassa, Dalego. Cały czas był blisko tych środowisk artystycznych. Obrazy wielkich mistrzów malarstwa wisiały w jego salonie fryzjerskim. Antoine był bardzo wdzięcznym tematem dla malarzy go portretujących. Portret Antoine'a w stroju zaprojektowany przez Sarę Lipską możemy podziwiać na wystawie Antoine oddany pięknu w foyer Opery Narodowej. W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się portret Antoine'a autorstwa Kessa van Dongena. Także był portretowany, rzeźbił, przyjaźnił się z artystami, wspierał ich finansowo. To jest bardzo ważny wątek, że Antoine wspierał finansowo artystów od najwcześniejszych lat, czyli od jeszcze z czasów przed I wojną światową, aż do późnej starości. Wszyscy artyści zdolni, którzy zwracali się do niego o pomoc, mogli na nią liczyć i wielu mu na pewno zawdzięcza to, że mogło zrobić wielkie kariery, bo nie żałował nigdy na to pieniędzy. Dbał bardzo o wszystkie przedmioty, które go otaczały. Wspólnie z Sarą Lipską zaprojektował dwa domy, tak zwany szklany dom i przepiękną kamienicę na Avenue Paul Dumé, która tuż obok wieży Eiffla. Te domy były wysmakowane, designerskie, zgodnie z najnowszą modą. Projektował nawet, miał przez siebie zaprojektowany serwis obiadowy. Sam zaprojektował swój samochód o kubistycznych kształtach, którego nikt mu nie chciał zrobić, bo nie wierzył, że może takie coś jeździć, a jednak się okazało, że Antoine, jeżeli ma wizję, jeżeli się na coś uprze, to wszystko potrafi zrealizować. Interesowała go literatura, interesowała go sztuka, interesował go film, teatr, balet, opera. Widziałam fragmenty filmów, gdzie Antoine śpiewa arię z Carmen, gdzie recytuje Szekspira w oryginale. To był człowiek, który nie miał wykształcenia nabytego w szkole ani na uczelniach wyższych, natomiast był samoukiem i przez całe życie starał się dorównać tym ludziom, z którymi przebywał i dużo czytał i bardzo dużo się uczył. Opowiedz chwilę o planach na najbliższy czas. Ich bardzo, bardzo chciałabym takie plany na najbliższy czas, to jest, żeby wystawę, która odbywa się zorganizowaną wspólnie z Muzeum Teatralnym w Warszawie, żeby ją jednak eksportować, żeby odwiedziła inne miasta w Polsce, ale też już wstępnie rozmawiamy z muzeami we Francji i w Anglii na ten temat. Bardzo bym chciała, żeby biografia ukazała się po angielsku i po francusku, więc nad tym na pewno będziemy w najbliższym czasie pracować, ponieważ mamy ogromne zainteresowanie czytelników z zagranicy, którzy
no już od paru lat właśnie zapytują mnie co jakiś czas, czy to się ukaże po angielsku, czy ukaże się po francusku. Wiem, że na targach książki we Frankfurcie książka zrobiła bardzo duże wrażenie na wydawcach zagranicznych, więc, bo jest dziełem sztuki dla mnie ta książka. Bardzo za to dziękuję domowi wydawniczemu Rebis, który poczuł Antoana po prostu, poczuł tę postać, ten kolor. W końcu odeszliśmy od tej czerni, bieli, od tej szarości i tego, że Antoan był kiedyś, zniknął, już go nie ma, bo jest to tak barwna i nowoczesna postać, że podejrzewam, że gdyby on się pojawił nawet teraz, to i tak by wyprzedzał nas o parę ładnych lat swoimi pomysłami, swoją wizją mody, wizją sztuki. I pytanie ostatnie. Kto cię wspiera w poszukiwaniu informacji o Antoanie? No, największym wsparciem jest dla mnie osoba, której tu muszę oddać chyba honor, ponieważ bez niego nie byłoby tej książki. I to jest Adam Krupiński, którego znasz, który jest współtwórcą wraz ze mną wystawy w Operze Narodowej, ale który namówił mnie na napisanie tej książki. Który mi towarzyszy tak naprawdę od 2012 roku, czyli już 7 lat, wspieramy się w poszukiwaniu wszelkich informacji o Antoanie. Adam mi bardzo dużo pomaga, dużo zdjęć w książce z jego własnością, użyczonych przez niego. Razem zrobiliśmy wystawę i razem myślę, że jeszcze wiele, wiele lat będziemy pracować nad tym tematem. I bardzo mu za to dziękuję, bardzo mu jestem za to wdzięczna, bo sama chyba nie doszłabym do tak wielu wątków, tak wielu ciekawostek, bo po prostu nie miałabym na to czasu ani możliwości. Wystarczy powiedzieć, że uzbierana przez nas kolekcja, którą widziałaś w Operze Narodowej, to jest kolekcja jakby fizyczne, pamiątki po Antoanie, które są w naszym posiadaniu. Ale jest jeszcze to, co mam w moim komputerze, czyli około 40 tysięcy plików z artykułami, z książkami, ze zdjęciami, ze wzmiankami prasowymi. I tutaj na pewno bez Adama nie dałabym sobie, nie byłoby możliwości zgromadzenia aż takiej ilości materiału. Jest jakiś powód, czemu Adam się zainteresował tą postacią, tak? Bo to nie przyszło znikąd. Adam jest fryzjerem. Adam jest fryzjerem, oczywiście, ale jest też uczniem, ostatniego ucznia Antoana, czyli Janusza Szymańskiego. Pan Janusz Szymański był znanym w Warszawie fryzjerem, nawet bardzo znanym. Niestety już nie żyje, natomiast Antoan był jego profesorem, jakby nauczycielem fryzjerstwa. Przekazał mu Januszowi Szymańskiemu bardzo wiele, wiele tajników wiedzy fryzjerskiej i potem uczniem Janusza Szymańskiego był Adam i Adam czerpał jakby tego ducha Antoana, bardzo dużo słyszał opowieści o nim, bardzo dużo widział zdjęć, pamiątek, które miał Janusz Szymański i sam zaczął się interesować tematem i potem, kiedy wyszła moja książka Paryż, miasto sztuki i miłości w czasach Belle Époque, gdzie ja wspomniałam dość obszernie o postaci Antoana i tę książkę kupił Adam jakimś zrządzeniem losu i zwrócił, napisał do mnie po prostu z propozycją, czy nie napisałabym biografii Antoana i dosłownie 2 dni później po tej propozycji Adama, której nie wzięłam na serio od razu, zwrócił się do mnie, i tu też bym chciała podziękować jeszcze jednej osobie, zwrócił się do mnie Kamil Janicki, który jest redaktorem portalu Wielka Historia, a wówczas pracował w wydawnictwie Znak Horyzont. I Kamil się też zwrócił do mnie z takim zapytaniem, że
no, czytał właśnie moją książkę o Paryżu i czy nie miałabym ochoty napisać biografii, coś naprawdę zbiegło w czasie i już namawiana przez dwóch panów dałam się skusić. Poszukiwania jeszcze trwały 2 lata od tej propozycji. Także Adam, Kamil, dziękuję wam bardzo, że kiedyś się uparliście i namówiliście mnie na zajęcie się tym tematem na poważnie. A ja bardzo dziękuję Marcie za przemiły i interesujący wywiad.